Jakże padli bohaterowie. W Gat tego nie ogłaszajcie. Nie podawajcie na ulicach Aszkelonu, aby się nie cieszyły córki filistyńskie, ani radowały córki nieobrzezanych. Góry Gilboa, ani rosy, ani deszczu niech na was nie będzie, ani pól żyznych. Tu bowiem została skalana tarcza mocarzy. Nie, tarcza Saula nie była namaszczona oliwą, lecz krwią poległych, tłuszczem mocarzy. Łuk Jonatana nigdy się nie cofał. Na miecz Saula nie wracał daremnie. Saul i Jonatan kochani, pełni uroku za życia i w śmierci nie są rozdzieleni. Byli oni bystrzejsi od orłów, dzielniejsi od lwów. O, płaczcie nad Saulem, córki izraelskie. On was ubierał w prześliczne szkarłaty, złotymi ozdobami upiększał stroje. Jakże zginąć mogli waleczni? Wśród boju Jonatan przebity śmiertelnie? Żal mi ciebie, mój bracie Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi. Więcej ceniłem twą miłość, niżeli miłość kobiet. Jakże padli bohaterowie? Jakże przepadły wojenne oręża?